pięknie. Wiosna przyszła. Działamy ze szklarnią. Mamy tu materiał. Mamy plac. Fundament wykonany z bloczków betonowych. Naokoło tak pod szklarnia całe części na wózku. Ziemia przekopano. Zakopany gnój. Nie obornik, no gnój jest zakopany. Każdy wie, o co chodzi. Mamy tu części te podstawowe na razie. Konstrukcje, mocowania, instrukcja, taśma, zaczepy do fundamentu, łączniki, niełączniki, śrubki, nieśrubki, pierdółki. Plan jest taki, żeby poskładać dzisiaj jakiś wstęp, przypasować to do fundamentu. Obejrzymy, co się uda zrobić, bo już jest nieskoro, mamy wiele. Piąta po południu, dopiero teraz my się mogli tego chycić. Także zabieramy się za rozpakowywanie. Nie wiem, jak będę nagrywał, bo to tak robić, nagrywać, nie lubię tego zbytnio. Ani ma żadnego, co by to mógł nagrywać, także postaram się nagrać jak najwięcej, ale obejrzymy, co z tego będzie. Punkt pierwszy. Instrukcji, profile 640 mm, łączniki, trójniki, składamy podłużnice, są poskładane, na razie widzicie, że to jest taki flexi cool. Po montażu do fundamentu, po przykotwieniu na pewno to będzie sztywne. Na razie mamy etap taki, przechodzimy do punktu drugiego. Na ten moment narzędzia, kiedy potrzebujecie, gumowy motek, miara, nóż, coś jeszcze, troszkę chęci i najlepiej druga osoba do pomocy. Punkt drugi, profile plastikowe PVC, 8 sztuk 640 i 4 narożniki. 640 schowujemy. Podstawa, o czym każdy dobry ogrodnik i rolnik pamięta. Segregować śmieci, nie zatruwać środowiska. Mamy fajny wór po złączkach. Złączki nie przesortowane, ale przygotowane do montażu. Rozsypane, żeby łatwo przebierać. I wszystkie folie, co odpakowujemy do jednego wora, do worka z plastikami i do utylizacji. Tu widzicie teraz tak, tamte wszystkie cztery profile są metalówki. Tu jest tworzywo i tu jest tworzywo już. Narożniki są tworzywowe. Składamy 4 sztuki taki. Jak na razie montaż jest bardzo łatwy. Widzicie, źle się nagrywa jedną ręką, ale... Inaczej, źle się robi jedną ręką, a drugą nagrywa. Niektóre kształtki... Patrzcie, nawet w palcach idzie wrazić. Profil do profila, cyk, ciach, już jeden element mamy zaś gotowy, możemy go zanieść, przypasować. Upadek w stylu Grzegorz Bardowski. Jemu też co chwila kamerka leci, aparat. Dobra, próbujemy to jakoś kolanem wepchać. Uwaga, nie, młotek. Tu trzeba poprawić młotkiem, bo tu to nie siedzi. Dobij tam troszkę. Jeszcze trochę. Dobra, siedzi. I przechodzimy od razu do następnego punktu. A następny punkt mamy jaki? Czyli trójka. Dwie sztuki plastikowe 700 i cztery trójniki przelotowe. Z tego profila będzie zrobiony próg. Tutaj mamy nóż, bo tu jakiś mamy mały niedoróbek. Już się niedoróbek stracił, szkoda, że nie na grołek, bo się minął.
Dobra, jeden siedzi. Teraz druga strona. I tu też trzeba dobić. Tu też twardo siedzi. Tylko może tak oprzymy. A zaś nagrywam ziemia. Dobra, spoko. I teraz wkładamy próg. Tu będą drzwi w tym miejscu. Delikatnie widzicie, młoteczkiem sobie pukamy. Żeby nie zniszczyć sorynki. Młotek gumowy, przede wszystkim młotek gumowy, tak jak pisze w instrukcji. Bo normalnie ślusarskim szłoby się tu narobić problemów. A tak delikatnie młoteczkiem możemy się oprzeć nawet o płot. Delikatnie. Wszystko pasuje. Punkt czwarty. Dwa profile metalowe 1360. Sorry, cztery profile. I szklarnia nam zacznie rosnąć do góry. I one są na czekaj na kierem. I ja na drugim i na czwartym, czyli tu. Nie pozaworanym, panie, traktorem nie wjedziesz. Dobra, tu by tego trzeba było dobić troszkę, bo tym poziomem nam nie leży. Tak. Cztery słupki już stoją. Krok czwarty. Wygląda tak. Lecimy z krokiem piątym. A w kroku piątym instrukcja go do jasno. 10 profili 1360 plastikowych. I stawiamy całą resztę słupków dookoła oprócz drzwi. Po kroku piątym mamy wszystkie słupki boczne. Dwie bramy będą metalowe, reszta tworzywo. Zakładamy teraz profile metalowe 1660 jako ramy do drzwi. Po dwie sztuki na stronę. I tu już mniej więcej widzimy, jakiej wielkości ta szklarnia będzie. Troszkę się odsunę, bo nie widać. Będzie to coś takiego, no plus skos dachu, wiadomo. A najlepsze jest to, że sumy przy kroku szóstym mamy tak na oko, podejrzewam, bo to nagrywam w odcinkach. Podejrzewam, że mamy około 6 minuty filmiku, ale ja bym nie powiedział, jako szklarnia składamy. Szklarnia polskiej produkcji, firma Polskie Tunele Foliowe. Model Pomidor Premium 210 na 405 mm, poliwęglan 4 mm. Konstrukcja metalowo-plastikowo. Tworzywowo, fachowo zabudowano na fundamencie z bloczków betonowych. Nie chcieliśmy tu wylewać fundamentu, bo nigdy nie wiadomo, czy ta szklarnia nie przyjdzie kiedyś przebudowana albo coś. A tak bloczki dźwignemy, przełożymy kazindzi. Mamy szklarnię zabudowaną w innym miejscu i wszystko się sprawdzi. Do szklarni będzie dociągnięta woda i prąd. Nie wiem jeszcze kaj. Tam mam za wózkiem, mam skrzynka z nawadniania, jakoś to tu rozjada. Będzie dociągnięta woda i prąd. A prąd po co? Roz do oświetlenia, bo nie wiem, czy w okresie wczesnowiosennym, półzimowym nie będę doświetlał rozsad lub innych jakichś tam upraw, które tu będą. W razie tam jakichś bardzo pochmurnych dni. A druga rzecz, szklarnia będzie ogrzewana na ten moment elektrycznie. Nagrzewnicą elektryczną i z tego powodu będzie dociągnięty prąd. Nie będzie tego widać, ale na szklarnia będą robić tamte panele. Instalacja 10 kW, także na ten moment to ta szklarnia by rozerwała tym prądem, ale jest jeszcze pompa ciepła, także energia jest spożytkowana dobrze. Także co, przechodzimy do następnego kroku, bo już zaś ględza ponad 2 minuty o nie wiadomo czym. Także działamy, czas ucieko i do roboty.
Przechodzimy do kroku siódmego. Są to wzmocnienia przedniej i tylnej ściany. Poprzeczki z takimi specjalnymi łącznikami przelotowymi. Takie coś. Do profili 640. 635? 635, nie 640. Wróć! Wróć! Profil 635, tu. Raz. Dwa. Jak widzicie na instrukcji, profile trzeba założyć od podłoża 1025 mm do środka tego profila. Czyli bierzemy semiarka. Bierzemy semiarka. 1025 i go delikatnie sklupujemy. Tu nam fajnie schodzi, po metalowym schodzi ciężko, to może metalowy pierwszy nastawimy. 1025 do środka profila. Nie metalowy, dobra, nie przeciągam, no, potem wam to pokorza. Do ułatwienia możecie sobie zrobić coś takiego. Tu jest od podłoża do środka profila 102,5 cm. Profil jest 30, odejmujecie 1,5 cm, macie na 101. Porobiłem sobie kreseczki tu, tu, tam i tam. I możecie sobie to zbić na ta wysokość do tych kreseczek. Fajnie wam to równiutko wyjdzie. I kolejny krok, macie gotowy. Tam jeszcze z tyłu zbijemy. Tamta część. I działamy z następnym krokiem. Krok ósmy, wbijamy czwórniki dachowe skrajnie, czyli wszystkie te, co są na ścianach podłużnych. Tu widzicie, wbijamy tak jak w ósmym kroku jest w instrukcji napisane. Mamy 10 czwórników kątowych na skraj dachu i macie dwie wersje montażu. Widzicie? Rozchodzi się o ten element tu. Jeden jest wbity tak, drugi my wbili tak. Montaż właściwy, ten, zwróćcie uwagę, bo przy wbiciu takim, jak płyta poliwęglanowo przyjdzie na ściana, nie złomie wam się tu. Tu będzie przerwa, będzie ciężko zamontować, będzie tam upad i może się z nią dziać różne rzeczy tam w razie wiatru, temperatury, ale przede wszystkim przy montażu źle. Zwróćcie uwagę na to, żeby ten profil tu był równy. Tu musi być skos dopasowany pod dach. Wbijamy 10 łączników, widzimy się za chwilę. Punkt 9. Zakładamy narożniki pod dach. Dwie wersje, prawo i lewo. Zwróćcie uwagę, żeby wam dobrze pokazywało. Tak samo z kosem pod stronę dachową. Jedna wersja i druga wersja. Jak zamienicie, to będziecie dach u sąsiada stawiać. Także zwrócić uwagę. A tam my jeszcze nie poprawili tych poprzeczek na tylnej ścianie. Ale to nie ma problemu, jeszcze spokojnie czas na to, możemy to jeszcze przebić. Punkt 10. Wbijamy złączki na drzwi. Do winka do środka. Nie? Nie? Tak. No tak mówię. Wbijamy tak, że tu przyjdzie. No tak mówię. No to godem. No. Wiesz, się obrócić. Że poprzeczka między drzwi wrażymy, a tu przyjdzie profil dachowy skośny i za chwilę przechodzimy w punkt który? 11, albo przejdziemy od razu. W punkcie 11 mamy profile plastikowe 12 sztuk 640 i 2 700, czyli zakładamy wszystkie te łączniki, profile na ścianach dłuższych i na drzwiach, tu te belki i widzimy się za chwilę. O. Cztery profile 1115 plastikowe wkładamy jako krokwie, cztery sztuki na ściany frontowe i widzimy się w kroku następnym. Będzie to krok już 13. Chwyciła nas noc pomału. Wbijamy dwa ostatnie łączniki, te szczytowe tu nad drzwiami na frontowych ścianach. Tu
i tam, tam jeszcze nie wrazilimy tych, bo staram się jak najszybciej to nagrać. Na dzisiaj kończymy niestety, bo to nagrywanie jest słabe. Także wbijemy tu łącznik, tam zakładamy te dwa profile z łącznikiem i na dzisiaj kończymy. Widzimy się na dalszym etapie montażu po nocy. Jak będzie fajna pogoda, działamy dalej. Na teraz kończymy. Do zaś. Następny krok. Widzicie, mamy założone już dwie szczytowe profile na frontowej i na tylnej ścianie. Przechodzimy teraz do kroku 14. Czyli w kroku 14 potrzebujemy 4 metalowe profile 1115 mm. Do tego 6 plastikowych takich samych i 5 łączników krzyżowych szczytowych. Przygotowujemy materiał i widzimy się za chwilę. Składamy sobie z tego takie półprodukty, czyli wbijamy ten górny krzyżak w dwa profile. Dwa będą takie ramki metalowe i 2, 4 i 3 będą plastikowe. Ten akurat był plastikowy. Wkładamy go tu na profil. Ciach. Druga strona. Druga strona. Ciach. Na dwie ręce to potem zepnemy, żeby to dobrze złożyć. Potem tu przyjdą takie poprzeczki, ale to się poodginą w następnym kroku i to powchodzi. Także składamy, widzimy się za chwilkę. Wkładamy ostatnio ramka górną. Tworzywowo. Siedzi. Także tu widzicie w tej konstrukcji cała ta ramka i cała ta są metalowe naokoło, a reszta jest tworzywo. No i obramowa, tyle tak jak już pokazywałem bodajże tu i tu jest metal, tu jest plastik, drzwi są metalowe, słupki. Także myślę, że to będzie to stabilne. Jak się poliwęgon przykręci, to powinno wszystko usztywnić. Więc przechodzimy do kroku 15 teraz. W kroku 15 są pokazane, widzicie, te dwa metalowe profile. Troszkę my wyprzedzili instrukcja. W kroku 16 są te plastikowe. 3 sztuki do założenia. I przechodzimy w krok 17. Potrzebujemy do niego 6 profili 640 mm i składamy kalenica.